Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Pierwsze cztery wersety 8 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza to opowiadanie o pewnym trędowatym. Opowiadanie bardzo krótkie, niemal epizod, a jednak na tyle ważne, że znalazło swoje miejsce na kartach Pisma Świętego. Może czasem i nam się wydaje, że nasze życie jest jakieś takie nieważne, nikomu niepotrzebne, nic nieznaczące dla świata, dla ludzkości. A jednak dla Jezusa to, co przez innych bywa odrzucane i spychane na margines, tak jak trędowaty z dzisiejszej dobrej nowiny, jest ważne i godne uwagi. Jezus zatrzymuje się i rozmawia z trędowatym, chociaż wszyscy inni stronią od trędowatych, bojąc się zakażenia, uważając ich za gorszych od siebie. Czasami, aby zauważyć drugiego człowieka, starszego, schorowanego, niepełnosprawnego, trzeba stać się takim samym. Wtedy odkrywa się istnienie świata, którego chciało się dotychczas wymazać ze swojej głowy. Chrystus jest Bogiem bliskim, Bogiem z nami i dla nas. Bogiem, który dźwiga nasze jarzmo, podnosi nas z naszych boleści. Nie tylko uwalnia nas z trądu naszych grzechów, ale sam staje się trądem. Ten, który grzechu nigdy nie popełnił, stał się grzechem, aby nas z grzechów uwolnić. O, jak niepojęta jest miłość Boga względem grzesznego, słabego człowieka. Dziś wczujmy się w sytuację tamtego trędowatego i z ufnością powiedzmy za nim: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.